Wszyscy mamy źle w głowie! Żyjemy! Wędrujemy właśnie z grupką głowińskich maturzystów, aby zapytać ich, jak poszedł im dzisiejszy egzamin z polskiego. Tak, zapytamy ich, czy mieli stresa troszeczkę, bo jak ty pamiętasz swoją maturę? No ja się nie stresowałem w sumie. Ja matura pamiętam, to bzdura. Jedno jest pewne, ten pan ma dzisiaj na wszystko wyrąbane. Pozdrawiamy tego pana. Co wam się śniło przed maturą? Bo coś dyskutowaliście tam przed... Ja pisałam maturę na pudełkach kartonowych na łące. Mi się już od 2 tygodni chyba 3 razy śniła matura z historii. No. Za każdym razem wyglądała trochę inaczej. Dzisiaj mi się śniła matura z polskiego. A kto w komisji? No, pani Winias. W naszej komisji na języku polskim mieliśmy księdza Włodka właśnie z parafii świętego Jakuba tutaj. No i ksiądz Włodek dzisiaj poprowadził normalnie poranną modlitwę przed maturą. Myślę, że dzięki temu, kurde, wszyscy zdadzą tą maturę i dlatego jesteśmy w tak dobrych i świetnych nastrojach. Opisać na podstawie, rozwinąć na podstawie dziadów skrót myślowy z pieprza i dziadu i opisać Andrzej Leper jako romantyk czy pozytywista. I to mnie bardzo zaciekawiły te dwa tematy i chciałbym trafić coś takiego. Ale mnie zaintrygowała koleżanka, która powiedziała, że śniły się imprezy. Gdzie byłaś? Weronika. Co polecasz? W różnych miejscach. Na pewno tutaj, gdzieś w tym odcinku. Grobla! To był proroczy sen pomaturalny. Co kto pisał? Przedstawienie osoby Justyny. Justyny i Zenona Ziembiewicza. Nie, jak bohaterowie postrzegali ich związek. Taki zboczony temat. To jestem taką osobą, że naprawdę nie wierzę w jakieś tam głupie przesądy, jakieś tam koty, takie tam, to po prostu podchodzę, wyciągam karteczkę z numerkiem z pojemnika, w którym są karteczki z numerkami. Pech, szczęście, nie wiem, zwał jak zwał, zobaczymy jak będą wyniki, wyciągnąłem się numer 1. No fakt, że nie siedziałem w pierwszej ławce centralnej nad komisją, ale miałem się numerek 1. Większość naszego składu jest z Elo Głowno. Mamy jedną koleżankę z Elo 24 w Łodzi. Także możemy napisać rozprawkę na ten temat. No chyba nie. Dawaj, Jola. Nie, porównując tak, jak rozmawiacie między sobą. No u mnie nie dało się ściągać. Nawet nie było takiej opcji. Długo się uczyliście? Jeden dzień. Cały rok. Dwa dni przeczytałyśmy zeszyt. My z Anią się uczyliśmy cały zeszyt. Dwa, tak. No, zeszyt, tak. No i tak. Takie grube. Ale były grube. Ja się uczyłem 6 lat. Czy ja generalnie dzisiaj w radio słyszałem, że maturzyści byli zaskoczeni, ale negatywnie tematem. Tak. Że był bardzo trudny. A nie trudny, tylko był... Właśnie mi tak samo. I podpasował ten temat, a szczególnie pierwszy. Zadawałam szczególnie granica. Ja wolałam granicę. Bardzo mi to się pasowało. Ale doszedł do nas Cybertowi. Tak, właśnie. Mamy po... Co powiesz nam na temat matury pisemnej z języka polskiego w Cybertowiczu? Otóż Cybertowicz był bardzo zadowolony, że była granica. Tak. Przerobiliśmy stosunkowo niedawno i dość dogłębnie, więc myślę, że bez problemu. Na świeżo. Tak. A jak... Z pół roku temu, jak u nas, przydało się ściągać, nie wiem, nieszczęśliwy, wylosowałem 1 ławkę. Ja tak kolega. Jako jedyny. 3 osoby z 1 ławki. Ale osoby zawsze z 1 ławki są długo zapamiętane. No ja będę na pewno zapamiętany, bo jako tak, bo przyjdziemy w sierpniu. Elo, pozdrawiam oczywiście panią Binias, pana Michała Becherkę, pana Włodka, księdza. Machamy, serdeczne pozdrowienie. Kochamy i panią Binias kochamy. Panią Binias kochamy. Panią Binias tak kochamy. Cybertowicz, co pozdrawia? Cybertowicz pozdrawia Cybertowicz i Bangladesz. Bangladesz, pozdrawiamy Bangladesz. A 2-4? Cały. Pomachajmy im. Chciałby się powiedzieć, że matura już za nimi, ale to dopiero początek. Tak, jutro przed maturzystami matematyka. Postaramy się być do końca z nimi przez te ciężkie, stresujące dla nich dni. Jak nie ciałem, to duchem. I co, życzymy wam powodzenia na jutrzejszej matematyce. I nie tylko, no na całej maturze, na wszystkich egzaminach, głównie 13 w piątek. Tak, trzymamy kciuki.